Gdybym była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Lata 90. to był dla mnie naprawdę taki bardzo barwny czas i takiego w ogóle przepoczwarzania się z kogoś w kogoś. Czy tamte czasy, jak i tak zwane klubowe, jakby obudziły to miasto? No z taką dużym entuzjazmem i dużą też naiwnością oczywiście się to wszystko witało. Całe szaleństwo tych lat 90. polegało na tym i dlatego one się tak źle skończyły i dla mnie, myślę, że dla wielu innych osób. Właśnie tym takim, tą degrengoladą i osunięciem się w narkotyki, ponieważ do pewnego momentu to żeśmy ciągle pracowali w zasadzie. Dla takich ludzi, którzy, no jak ja wtedy, mieli między 15 a 20 lat i więcej, to ja mam wrażenie, że te lata 90. to jest totalne zamieszanie stylistyczne, które też wynika z tego, że to nie jest tak, że są tylko kluby techno i tam chodzą tylko ludzie od techno, a tam to chodzą tylko i wyłącznie hip-hopowcy, tylko że bardzo długo to wszystko się totalnie miesza. Najciekawsze było takie odkrycie, że można się bawić zupełnie inaczej, że tak jak wcześniej chodziłam czasem na dyskoteki, czy nie wiem, do Grand Zero, na jakieś studenckie imprezy, gdzie raczej polegało to na tym, żeby fajnych chłopaków zobaczyć, pobawić się do rzeczy znanych. A tu nagle idziesz gdzieś, gdzie nie ma przerw między piosenkami i tak naprawdę im mniej znasz, tym lepiej, bo po prostu to cię fascynuje. I też pamiętajmy, zawsze to trzeba podkreślać, że wtedy nie było jeszcze internetu, w związku z tym no nie mogliśmy sobie tego wszystkiego sprawdzić, eksplorować na własną rękę tak jak teraz. Po raz pierwszy zatracenie się w tym bicie, po raz pierwszy, nie wiem, podejście do DJ-a i zapytania, co to za numer. Wszystko się robiło po raz pierwszy. Pamiętam, jak w 96 albo 7 roku sprowadziliśmy na urodziny Prawdaty sound system jamański z Londynu, Qualitex. To pierwszy sound system, jaki pojawił się w Polsce, jamański. No i rozmawiamy z nimi przed występem. I oni się pytają, jaka to jest publiczność? Czy bardziej grać dancehall, czy roots reggae? Więc mi oczy wyszły na wierzch, co to jest dancehall, nie? Pierwsze słyszę. I ludzie nie potrafili tańczyć, nie umieli do tej muzyki się poruszać, nie? To niesłychanie to wygląda, bo takie było kwadratowe. No to w ogóle połowa stała pod ścianami. Oni mieli, że taka muzyka, w ogóle taki rytm może istnieć, nie? Jako dziennikarz wtedy w Kanale Plus, pamiętam, robiliśmy jakieś materiały o tym, czyli takie wielkie imprezy techno, tak? To już mówię, powiedzmy o roku 95, tak? W tych okolicach, 95, 96, tak? To znaczy pewna paradoksalnie biesiadność tych imprez. Była ogromna, czy taka wspólnotowość właśnie była ogromna. Ciągnęła mi taka idea spędzenia na parkiecie bardzo dużo czasu, ale niekoniecznie na przykład przywiązując wagę do stylu tańca, tylko do tego, żeby było mi po prostu fajnie i żebym moje ciało korespondowało z tą muzyką. Strój wygodny. Dokładnie pamiętam, jak weszłam pierwszy raz do klubu Filtry i zobaczyłam przed sobą taką, po prostu można powiedzieć, taką kakofonię. Po prostu kakofonię stylizacji, muzyki, no po prostu wszystkiego. Ja sama byłam w jakiejś mini, jakichś buciczkach, w ogóle białej bluzce, kompletnie od czapy, a przed sobą na przykład widziałam człowieka w białym kombinezonie, no dziś to już spowszedniało, w białym kombinezonie z maską i kolejny z gwizdkiem, kolejna dziewczyna z kolei troszeczkę styl, wiesz, te warkoczyki, cała pomalowana fluorescencyjnie, w ogóle jakieś schenny, tatuaże. No po prostu to była pełna paleta ludzi. No i też, co za tym idzie, ci ludzie się różnie ruszali, no bo ci w tych kombinezonach gdzieś tam zobaczyli już teledyski Prodigy i już tam próbowali robić, jak to się mówiliśmy, te pudełka budować wirtualne. Nawet w klubie Filtry, który z nich wszystkich, z tej epoki, wydaje się najbardziej jakoś elitarystyczny, to on jednak mimo wszystko był demokratyczny.
bo filtry miały to do siebie, że tam był taki ogromny parking przede wszystkim. W związku z tym wszyscy ci, którzy z powodu czy braku pieniędzy, czy za młodego wieku, czy tego, że w środku jest full, nie weszli do środka, to po prostu się świetnie bawili na parkingu. Podstawowa urban legend, która była wtedy, to była taka, żeby nie tańczyć w klubie w czapce, a wszyscy tańczyli w czapkach oczywiście, dlatego że jak weźmiesz kwasa i będziesz w tej czapce, to ci się przegrzeje mózg. To jest oczywiście kompletnym absurdem. To, że się tańczy w czapce, wynikało właśnie z tego, że to był ten element taki hip-hopowy, czyli że mamy te grube takie czapki. A z drugiej strony było oczywiście związane z tym, no, że to był czas kwasów w dużych ilościach. I wszystkie te przestrzenie pod klubami, czy właśnie na przykład parking w filtrach, czy taka też była zupełnie zwykła w sumie knajpa Lapidarium na Starówce, to tam no, po prostu pamiętam dosłownie te wejścia na te klatki schodowe naprzeciwko, gdzie też zresztą co było istotne, że ponieważ policja generalnie nie rozumiała jeszcze tych nowych używek, więc ten co prawda już właśnie handel, a nie tylko dzielenie się, jak byłoby jeszcze pod koniec lat 80., to ten już jednak handel, biznes związany z LSD czy z amfetaminą w sumie w dosyć otwarty sposób się odbywał. Kolejna taka urban legend to była taka, że papierki nasączone kwasem, że to, co jest na obrazku, jest istotne, a to kompletnie nie było istotne, ale były na przykład Asterixy, gdzie była postać Asterixa i były Panoramixy, gdzie była postać Panoramixa z komiksu. I te papierki się na przykład wkładało pod powiekę. Do tego była taka zupełnie idiotyczna oczywiście jakaś magiczny dodatek, no, że jak wsadzisz sobie to w oko, no to wpłynie na to, jak widzisz. Na samym początku, kiedy jeszcze nie zajmowałam się tym, czym się zajmuję, to chodziłam do klubu Blue Velvet. No, to było dla mnie najważniejsze miejsce, które rzeczywiście tak mnie pochłonęło do dziś. Takie mam niemalże ciarki, kiedy sobie wspominam, jaką tam ekipę też stworzyliśmy, jakie to było bardzo po prostu takie ważne doświadczenie, taka inicjacja klubowa. Piekarnia była naprawdę takim przełomem, no bo już wtedy coś znaczyłam, już wtedy zaczęłam i śpiewać z DJ-ami i grałam troszeczkę, miałam też audycję w radiostacji, więc wchodziłam tam na tak zwaną niemalże twarz. Komu nie przeszkadzało, że co tydzień idziemy w to samo miejsce? W ogóle nie było na ten temat żadnej dyskusji. Chciałem mieć klub muzyczny, tak stricte muzyczny, a nie taką knajpę pubową, nazwijmy to, kawiarnianą pubową. Szukałem miejsca, no i znalazłem ogłoszenie, że jest do wynajęcia piekarnia, lokal po piekarni, przy rondzie Babka. W środku był taki syf po prostu, że tam do kibla to strach było wejść, za przeproszeniem. Tam oni w ogóle nie myli ci piekarzy tak naprawdę. No one były załamane były tym stanem, jakby musiały coś z tym zrobić, nie? Więc tak trafiło mi się po prostu jak sobie kurze ziarno. Przychodzili głównie ludzie, nasi znajomi i zaczęła się na to robić moda i przychodzili ludzie tak zwanych nowych zawodów z agencji reklamowych, które wtedy się pojawiły w Polsce. Zakładając ten klub ze wspólnikami, robiąc ten remont, nie zakładaliśmy żadnego potężnego nagłośnienia. Tam było nagłośnienie właśnie takie popowe. Tam miała się sączyć muzyka, mieliśmy się spotykać, rozmawiać, miały być gry planszowe, miały być wieczorki artystyczne, miały być spotkania z ciekawymi ludźmi. To był mój plan na ten klub, natomiast oni mieli plan taki, że tam musi być po prostu zabawa, tańce, zabawa. Ja bardzo mocno jakby obcowałam z tym takim środowiskiem właśnie DJ-skim w momencie, kiedy już funkcjonowało to God is a DJ i faktycznie trochę tak było. To się teraz na przykład bardzo zmieniło, a wtedy faktycznie, ponieważ ludzie nie mieli tak normalnie dostępu do muzyki i co pamiętajmy, żeby grać jako DJ trzeba było naprawdę posiąść technikę i ćwiczyć w domu miesiącami. Nikt nie wchodził do klubu grać, jeśli tego po prostu nie potrafił robić. Myślę, że DJ Glasse to był taki nasz naprawdę DJ star. U boku DJ-a Glasse naprawdę doświadczyłam takich sytuacji, że nie wiem, jesteśmy na przykład w Esculapie w Poznaniu, on idzie z tą torbą, a dziewczyny tam klękają przed nim. No, po prostu coś niesamowitego. Ludzie po prostu dostawali szału, kiedy on tylko wchodził za DJ-kę i wkładł tą pierwszą płytę. Wcale nie jest powiedziane,
że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Bardzo ciekawym zjawiskiem był lesband. Trzy dziewczyny, które nie tak jak te inne DJ-ki, które rzeczywiście były tam wkręcone, miesiącami ćwiczyły i w ogóle jeździły po klubach, często też za granicę. One postanowiły tak trochę stworzyć DJ-ski produkt. To było w ogóle totalnie nowatorskie. Nikt tak do tego nie podchodził. Ubierały się tak samo, miały stroje specjalnie przygotowane, jakieś staniczki, coś. Miały często, myślę, że się nie obrażą, jeśli to powiem, no nie wiem, lekko tam zerżnięte tracklisty, co tam grać też od, nie wiem, Lottie, od jakichś tam DJ-ów brytyjskich. Ładne torby, wszystko, no po prostu było, i to było ciekawe. I to pamiętam, że no, nie wszyscy byli tym zachwyceni, ale no, rezultat jest taki, że chyba wszyscy pamiętają lesbian. Po roku działalności piekarni okazało się, że mamy inne podejście i chcemy prowadzić dwa różne kluby. No nie dało się tego połączyć. Oni chcieli robić klub taki hedonistyczno, warszawsko dla środowiska reklamowego, dla ludzi dobrze sytuowanych finansowo, a mnie interesowało raczej środowisko ludzi sztuki, kultury i bliżej było mi do punk rocka niż do ludzi, którzy podjeżdżają drogimi samochodami. No i się rozstaliśmy i ja pół roku, może rok później otworzyłem na Burakowskiej niedaleko CEDEK, który istniał 14 lat. Bardzo wiele lokali z lat 90. padło po tak zwanym wjeździe miasta. A wjazd miasta oznaczał to, że najpierw, że miejsce robi się popularne i znane. W związku z tym oprócz stałych bywalców zaczynają się pojawiać nowe osoby, więc w końcu zaczynają się pojawiać karki z miasta. I było widać rzeczywiście, że to są inni ludzie, że oni są inaczej ubrani na przykład, że jednak oni mieli że nawet te ich czarne kurtki skórzane były inne niż te, w których chodzili rock'n'rollowcy i punkowcy. I Fugazi, a potem następny klub w tym samym miejscu, czyli Decadent, no to one po prostu skończyły działalność, ponieważ miasto żądało od nich takich haraczy i ta sytuacja w ogóle obcowania z tym tak zwanym miastem była nieprzyjemna i te kluby się kończyły. Na Starym Mieście był strajk gastronomii całej. Nagle pewnego dnia wszystkie restauracje się zamknęły na Starym Mieście. Bo wszędzie chodzili gangstery i haracze pobierali. Próbowali albo pobierali, albo próbowali pobierać. To był dziki czas na pewno. To jest też okres strasznie brutalny. To znaczy to jest też okres, w którym kwintesencją życia miejskiego było to, że można było dostać po prostu w mordę. Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony. Nikt więcej. Nikt. Kurwa, nikt. Pamiętam jedną sytuację, kiedy po prostu dostałem z czachy w nos z hasłem ty pedalski czubku, ponieważ miałem przez pewien czas taką fryzurę a la właśnie Psycho Billy, czyli miałem tu krótko, a tu miałem taką wystającą grzywkę. Sztuka współczesna nie wymaga już chyba zmysłu estetycznego. Stała się raczej krzyżówką dla ludzi, którzy lubią czasami trochę pomyśleć. Ale nawet jeśli potraktujemy ją jako rozrywkę, myślę, że może być całkiem interesująca. A raz to po prostu pamiętam taką akcję, że idę ulicą z kolegą, wyglądamy troszkę dziwniej i po prostu przechodzą takie nabuzowane karki i po prostu jest bał, ja leżę w krzakach zakrwawiony. I ona w ogóle nie było gay friendly, w ogóle, to znaczy to wszystko było jakby to całe bywanie było podszyte jakimś wiecznym strachem takim, to znaczy jakąś taką świadomością, że nie wiem, za chwilę wpadnie tu grupa kolesi i nam da po mordzie. To było właściwie takie trochę przemykanie się, prawda? Generalnie wtedy nocna Warszawa nie była bezpiecznym miejscem. Jeszcze w takim gejowskim kontekście zwłaszcza. Pamiętam, że były bardzo chamska ochrona, tak? Złożona z takich karków, którzy jakby całym sobą dawali znać, jakim to dyshonorem dla nich jest to, że oni w pedalskiej knajpie muszą pracować i jakby odbijali to sobie na klientach. Z gejowskich klubów warszawskich pamiętam 3-4 takie, w których bywałem. A one były bardzo różne, czy każdy miał zupełnie inny charakter. Był taki słynny pub,
Koźla, na ulicy Koźlej właśnie, na Starym Mieście. Schodziło, pamiętam, o takich schodkach w piwnicy. I to w ogóle była taka charakterystyka życia gejowskiego tamtego czasu, że wszystko było takie piwniczne, takich trochę jak pierwsi chrześcijanie w katakumbach. I tam była taka salka bardzo ciasna. Tam właśnie chodziło się po to, żeby tak się socjalizować troszkę. No drugim takim miejscem był Fantom. Słynny Fantom, który też był w takich lochach piwnicznych. Tam się przechodziło przez jakieś takie podwórka, jedno, drugie, trzecie i gdzieś tam na końcu ukryty był właśnie, trzeba było zadzwonić, tam cię wpuszczali i też schodziłeś po takich długich schodach w dół. Tam. To był klub tylko dla mężczyzn, tam kobiety nie miały wstępu. Dzieci, mężczyźni, prawdziwi tacy. Podobno jedyną kobietą, która tam dostąpiła zaszczytu zwiedzenia właśnie tych katakumb, była profesor Maria Szyszkowska. No i to było takie miejsce typowe no, do tego, że do seksu, tak? Do uprawiania seksu. Ja nie przepadałem za Fantomem, bo to było takie, ono miało taki dość, powiedziałbym, obślizgły charakter, tak? Znaczy to wszystko było takie brudne, lepiące się jakieś takim nasycone takim poczuciem właśnie takiego unurzania się w rynsztoku, prawda? Też takim słynnym porannym ściekiem był ten Heineken pierwszy na Puławskiej, gdzie też zdaje się można było w zęby zarobić, ale można było właśnie przyjść o 6 rano na zejściu z kwasa i tam się napić. No była też słynna właściwie, czy to miało jakąś, czy chyba nazywało po prostu Moskwa, czyli na tyłach dawnego kina Moskwa, gdzie właśnie było teoretycznie punkowo, ale tam to pamiętam, było czasami już tak groźnie, że to właśnie znowu, że pewnie to jest miejsce, które doskonale znają ci muzycy z różnych grup punkowych, ale ja pamiętam raz, to tam po prostu chyba że uciekłem stamtąd, bo tam właśnie jakoś późno w nocy po jakichś różnych narkotykach ci różni tacy załoganci punkowi, to tam naprawdę było ciężko. Gdyby te ściany mogły mówić, to one by mogły nam wiele opowiedzieć. Ja z Fantomu jeszcze pamiętam to, że tam oczywiście leciały były telewizory, na których leciały zachodnie filmy pornograficzne i to takie ja wtedy właściwie po raz pierwszy się zetknąłem z filmami, tak, bo tam jakieś gazetki już widziałem wcześniej, ale to były filmy. I to one jakoś tak bardzo silnie mi zapadły w pamięć, a potem nawet jakby szukałem w internecie, no bo one jakby naznaczyły takie, prawda, pewien mój obraz, tak, ukształtowały moje pożądanie. To był jeszcze wtedy ten czas, kiedy kręcono film, pełne metraże, z jakąś taką fabułką, prawda? One, te filmy przeważnie rozgrywały, one były takie paramilitarne, rozgrywały się w jakichś obozach, takie SM, były takie, no, takie dość ekscytujące klimaty. I nawet powiedziałbym, że te filmy interesowały mnie bardziej niż to, co tam się działo w środku. Zawsze jednak ta, prawda, ta fikcja jest dużo bardziej podniecająca niż to, co potem spotyka nas w rzeczywistości. Czy jest coś, za czym tęsknisz? Co było w tamtych czasach, czego nie ma dzisiaj? O, to trudne pytanie. Ja nie mam jakoś specjalnie sentymentu do tych lat 90. Z Koźlej taką pamiętam, że ja tam przyszedłem kiedyś, miałem na sobie taki lniany szal. Bardzo był ładny, ale no jakby w ogóle nie pasował do takiego konwencji lat 90. tego, prawda, jak się trzeba było ubierać, co było modne. No i taki tam jakiś chłopak próbował mnie bardzo dyskredytować i właściwie poniżać w związku z tym, że ja mam ten szal taki, prawda, jestem z jakiejś wiochy tutaj. I tym szalem to ja tam mogę podłogę wytrzeć ewentualnie, a nie tu się pokazywać, prawda, na warszawskich tak, salonach. Więc to wszystko było podszyte jakąś taką, no, takim strasznym prowincjonalizmem, który strasznie mnie też drażnił, bo właśnie no, się bywało w tej Berlinie i tam wszyscy tacy wyluzowani, prawda, łażą w tych łańcuchach i tak,
I skórach, i w ogóle wszystko jest jawne i nie ma żadnego problemu z niczym. I można sobie wybierać tam między klubami takimi, śmakimi. Już właśnie mam wrażenie, że wszystko słyszałem. Że już każdy styl, każdy rodzaj muzyki, że już nic mnie nie dziwi. Ale w tamtych czasach to czasami szczękę z podłogi zbierałem, jak słyszałem, jaka muzyka na świecie istnieje, o której ja nie miałem pojęcia. Takich imprez, to ci powiem, że takich, które zapamiętam na całe życie, albo gdzieś tam się natrafia na te zdjęcia i naprawdę łezka się wokół kręci, no to jest mnóstwo. Ale myślę, że właśnie była jakaś taka impreza w Sfinksie, gdzie zabrakło prądu, to pamiętam, jakaś taka była totalnie szalona i już nie wiedzieliśmy, czy mamy po prostu sami śpiewać, sami wybijać beat. Jakoś to było tak bardzo... I wszyscy byli poprzebierani, jakieś kowbojskie stroje, coś. Ale to już tak naprawdę było dawno. Wiele też takich spektakularnych imprez w piekarni, gdzie w pewnym momencie impreza przenosiła się na taką ogrodową scenę chilloutową, gdzie oczywiście już też przez nikt nie grał chilloutu pod koniec, tylko po prostu się grało. Wtedy jak ja miałam mikrofon, to za tym mikrofonem się czasem Glęski pojawił, czasem Marysia Sadowska, czasem ktoś. I tam naprawdę już była taka, no taki berliński bardzo klimat, bardzo, bardzo barwny właśnie i przyjacielski też. To warto podkreślić, że my naprawdę tworzyliśmy takie relacje, które często przetrwały. Z mojej perspektywy 98, 9 powiedzmy, ten jakby chaos się pogrąża w jakimś takim piekle i z którego już wyrasta potem koło roku 2000 ten jakiś taki neoliberalny, uporządkowany system. Później już też związany oczywiście z wejściem do Unii Europejskiej. Ale że te lata 90. do pewnego momentu to było, ta różnorodność była jakby fajna i gdzieś tam twórcza, ale potem w którymś momencie no, zaczęłaś robić jakoś chyba niebezpieczna, tak mi się wydaje. Dzisiaj myślę, że jakby to nasze życie klubowe aż tak bardzo już nie odbiega od tego, co jest na zachodzie. To się jednak jakoś tam unormowało, czy normuje, tak przynajmniej w dużych miastach. I dlatego, jak mówię, no nie tęsknię za latami 90. Oczywiście no wtedy, wiadomo, było się młodym i tak dalej, ale za całym tym kontekstem, tym wszystkim, co nas otaczało wtedy, to nie chciałbym do tego wracać. To, co zostało we mnie po latach 90., to jest paradoksalnie z katolickiego kraju protestancka etyka pracy. Żeśmy ciągle pracowali w zasadzie. To znaczy, dla mnie to życie nocne, klubowe, też wynikało z tego, że ja po prostu wychodziłem z pracy i po prostu wydawałem te pieniądze, które w tej pracy zarobiłem. Oczywiście byli tacy, którzy pewnie je odkładali i kupowali mieszkania, ale jakby to po prostu było fajnie, jeszcze ktoś za to płacił, ale te pieniądze szybko znikały, bo też jakby one też nie były celem tak naprawdę. Celem było to, żeby wreszcie coś się działo, tak? Dla tych, którzy jeszcze zdążyli zapamiętać, no jednak dużo mniejsze, nie ma się co oszukiwać, możliwości przed 89.